Dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, wstrząsająca historia choroby Władimira Putina. Włoski dziennik Il Messaggero przekazał kolejne ustalenia. Od wielu miesięcy wiadomo, że Władimir Putin walczy z ciężką chorobą. Sugestie, co to za choroba, było już kilka. No, między innymi miał być to rak skóry, miał być to również jakaś rak krwi, ale ta ostatnia obecna hipoteza, która została ujawniona przez izraelskiego dziennikarza Marka Kotylaskiego, z niej wynika, że Putin ma najbardziej podły z rodzajów nowotworu, nowotwór rak trzustki. To jest tak, że w najbliższych dniach ma go czekać w Narodowym Centrum Badań nad Rakiem imienia Błochina w Moskwie operacja. Jeden z budynków obiektu już jest przygotowany, wydzielony jest praktycznie tylko i wyłącznie, teoretycznie praktycznie tylko i wyłącznie dla niego, ponieważ operacja nie gwarantuje sukcesu. No, oprócz tego jest jeszcze drobna paranoja, o której wszyscy wiedzą. Putin bardzo się obawia zamachu na swoje życie. To jest też tak, że oprócz zamachu może po prostu organizm nie wytrzymać. Rak trzustki jest jednym z najgorszych nowotworów, jaki może być. I tu, drodzy Państwo, tu jest tak, że ten nowotwór nawet w najbardziej łagodnych formach oznacza tak naprawdę wyrok śmierci. To znaczy w 80% przypadków, czyli w 8 przypadkach na 10, oznacza, że Władimir Putin nie przeżyje najbliższych kilku lat. To już tak naprawdę to jest w 2 wypadkach na 10. To też jest żadne szanse praktycznie na całkowite wyleczenie, ale na trochę dłuższe życie. A największe szanse ma na to, żeby zakończyć życie w pierwszym roku. Więc no, oczywiście on dostaje najlepsze leczenie. Ja może przypomnę, że takim bardzo znanym człowiekiem, celebrytą, który zmarł na raka i nie pomogły mu dostępy do najlepszych terapii na świecie, był Steve Jobs na raka trzustki właśnie. To jest rak, który po prostu jest bardzo trudno wyleczalny. I tutaj oczywiście zależy od wielu rzeczy, od stopnia jego zaawansowania, przerzutów do innych narządów. No, wiek pacjenta znamy, on dobrze nie rokuje, bo Putin, przypomnę, ma 72 lata. Według obiegowej opinii informacji ma dopiero 70 lat. To również nie jest wielka zmiana, ale wiemy o tym, że ta data urodzin została poprawiona w dzieciństwie z kompletnie niezwiązanych z jego późniejszą działalnością kwestii. Chodziło po prostu o to, żeby mu ułatwić naukę, ponieważ był zaniedbanym dzieckiem adaptowanym przez kuzynostwo o tym samym nazwisku co matka, czyli Putin. Ale wracając do choroby. Co czwarty chory, który umiera właśnie na tego nowotwór, to żyje kilka tygodni. 5 lat przeżywa około 6% pacjentów. Więc to jest tak, że, drodzy Państwo, Putin tak naprawdę jest już jednonogą w tamtym świecie. W 8 wypadkach na 10 to jest po prostu przygotowywanie pacjenta do śmierci i to właśnie 6% to jest ta grupa, która może dożyć tych paru lat. Czyli teraz wszystko staje się jasne, skąd te nerwowe zabiegi na Kremlu. Przypomnę, że jest oficjalnie wyznaczony jeden do pełnienia obowiązków. Mówimy tutaj o Mikołaju Patruszewie, byłym szefie
Federalnej Służby Bezpieczeństwa, starym druhu Putina jeszcze z okresów leningradzkich, czyli dziś by powiedzielibyśmy Sankt Petersburskich. Patruszew bynajmniej nie należy na niego patrzeć, na człowieka, który wprowadzi wielkie zmiany w polityce Kremla, tym bardziej, że on jest uważany za jednego z jastrzębiów, którzy właśnie doprowadzili do wybuchu wojny na Ukrainie. Jest nawet uważany za jednego z planistów tej wojny. Oprócz tego jest rozpatrywana kandydatura jednej z córek Władimira Putina, Katarzyny Jekateryny Tichonowej, która miałaby być takim zmiennikiem Patruszewa, po trosze stabilizatorem w tej dyktaturze. Musicie Państwo zrozumieć, że Rosja, mimo że jest rządzona w sposób specyficzny, to nie różni się wiele od innych dyktatur. To znaczy, w większości dyktatur jest tak, że nie rządzi sam dyktator, rządzą też bardzo wpływowe elity. I Rosja nie jest tutaj wyjątkiem. I te elity nie lubią przetasowań związanych ze zmianą władzy, ponieważ wtedy jest możliwość wypadnięcia z kręgu najbardziej uprzywilejowanych. Możliwość zachowania status quo jest często wystarczającą nagrodą dla wszystkich będących w kręgu władzy. Najlepszym przykładem, jak to działa, jest system rządów w Korei Północnej, no państwie bardzo ubogim, a jednocześnie rządzonym takim żelazną ręką, w której utrzymuje się władzę w rodzinie Kimów, nie z powodu jakiejś boskiej charyzmy kolejnych przywódców, ale dlatego, że dla wąskich elit północno-koreańskich rodzina Kimów jest w jakiś sposób stabilna. I ostatnie 22-23 lata rządów Władimira Putina, bo jeszcze zanim został prezydentem, rządził już jako premier, potem pełniący obowiązki prezydenta po ustąpieniu Borysa Jelcyna, one były bardzo korzystne dla tych rosyjskich elit. One skończyły się taki coś, co bywa nazywane w nomenklaturze, w nazewnictwie rosyjskich politologów, polityków, okresem kolejnej smuty. Smuta to jest taki okres chaosu i Rosja pamięta, że pierwsze rosyjskie imperium, pierwsze takie wielkie mocarstwo wyłoniło się z okresu smuty na początku XVII wieku, kiedy to Polacy zajęli Kreml, co no nie zostało nam do zapomniane do tej pory. Do tej pory Rosjanie uważają, że Polacy są niebezpieczni, rządzili jako jedyni na Kremlu, w Moskwie, w związku z tym należy ich trzymać pod butem, bo jak nie, no to znowu przyjdą do Moskwy. Taka jest bardzo silna rosyjska mentalność. W każdym razie, rak trzustki Putina to są bardzo prozaiczne rzeczy. To jest to, co teraz będziemy mogli obserwować, to po prostu ogromny ból i chudnięcie Putina, jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym ostatnim stadium choroby. Jeżeli to nie nastąpi, jeżeli ta operacja się nie powiedzie, to prawdopodobnie Putin, nawet jeżeli przeżyje, nie będzie publicznie występował, aby nie pokazywać, jak mocno to się dzieje, jak mocno jest chory. On już dzisiaj prawdopodobnie był na chemioterapii. To są takie różne wskazówki w jego stanie, w jego wyglądzie. Jest również podejrzenie, że on ma również inne choroby poza nowotworową. Niektórzy uważają, że oprócz choroby nowotworowej, czyli teraz raka trzustki, on się boryka z chorobą Parkinsona. Jest po prostu bardzo ciężko schorowanym człowiekiem. I tak naprawdę można powiedzieć, że dni Władimira Putina liczone są już nie w latach, a w miesiącach. Pytanie, jak mocno to zmieni
zmieni podejście rosyjskich władz do wojny na Ukrainę, politykę ukraińską. To zależy od tego, czy Zachód, który na pewno będzie, brzydko mówiąc, gmerał, wspierając te takie bardziej cywilizowane, prodemokratyczne frakcje w Rosji, odniesie sukces, czy ci ludzie, na których on postawi, odniosą sukces. Drodzy Państwo, standardowo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry, a Państwu polecam Historię na Weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i także jednym z autorów. W tym numerze świetny materiał Dzieje Polski według Putina. To jest materiał, który pokazuje, w jaki sposób rosyjski prezydent postrzega historię naszego regionu, naszej ojczyzny, i to też pozwala zrozumieć rosyjską politykę i cele rosyjskiej polityki, czyli jak ona będzie mogła wyglądać. Polecam.